Siemano, to Szakal z tej strony. I dzisiaj znowu mam chwilę czasu na vlog, a godzina jest, nie wiem, w pół do 11 czy coś takiego. Wieczorem już wszyscy śpią, jak część słychać. Mam nadzieję, że nie będzie ci to przeszkadzało. A dzisiaj pogadamy sobie o wychodzeniu poza swoje ograniczenia. Zrobimy to trzyfazowo. Najpierw narysuję kawałek czegoś, potem coś dorysuję. Dzisiaj sobie pomalujemy. A potem sobie o tym pogadamy. Mam nadzieję, że nie będzie za długo i nie będzie za nudno. O tej godzinie. No, to zapraszam. Teraz trochę wam przytnę obraz. Okej. To zaczynamy. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Ok, to rysujemy. Czasami jest tak, że jesteś bardzo przywiązany do swojego punktu widzenia. No to jeszcze możemy ucho włożyć. To będzie twoje ucho. Wybacz, taki poglądowy rysunek. W ogóle go widać? Chyba widać. I jesteś przywiązany do swoich doświadczeń zdobywanych przez twoje zmysły. Wzrok, słuch, smak, węch. No i dotyk jeszcze, tak? Powiedzmy. Ale twoje ciało czasem mówi ci coś innego. Bo twoje ciało już jest w innym doświadczeniu. Rysunek będzie oczywiście poglądowy. A to jest twój boks. Chcesz zobaczyć, jak wygląda cały obrazek? To patrz. Uważnie. Jak często masz odczucie albo strzał z intuicji, wglądzik w siebie, że ciało mówi ci to, co innego, mówi ci co innego niż to, co widzisz? Czujesz, smakujesz, słyszysz. Twój boks, twój znany świat. A magia dzieje się dopiero tu. Jak pozwolisz sobie na odłączenie się od niego. Bo tak na krawędzi widoczności widzisz to, co ci się wydaje, że jest całym twoim światem, ale te klapki przydałoby się zdjąć czasem. A najlepiej usunąć je na zawsze, całkowicie. Jak lubisz to, co robisz, to rób. Ale mogłoby ci też w krew wejść. Lubienie, wychodzenie poza swoje ograniczenia, schematy myślowe. Rób coś innego, rób coś nowego. Rozwijaj się. Taka myśl na dzisiaj. Pamiętaj, tu dzieje się magia. I zadaj sobie pytanie, kiedy sobie pozwolisz się odłączyć? Tylko wtedy urośniesz. Urosłem? Tak naprawdę. Może być tak,
że masz wrażenie i tak jakiś głosik w głowie, twój własny, nie czyjś, mam nadzieję, tylko twój własny, rozpoznajesz już go i sterujesz, kierujesz nim tak, jak chcesz. Twój głosik ci podpowiada, że ty już wiesz. Ty już doświadczasz. Nie to, że doświadczyłaś, bo to doświadczenie się nie kończy. Już masz doświadczenie, tylko coś nie pozwala ci się odłączyć. To rozpoznaj, czym to jest. Dlaczego nie pozwalasz się sobie odłączyć? To jest ostatni krok. Kolejna rzecz. Możesz mieć takie wrażenie, jak to jest podobnie jak z tym, jak chcesz coś powiedzieć i masz to na końcu języka. To jest takie wrażenie, że został ci tylko jeden krok do tajemnicy życia, do czegokolwiek, czego uważasz, że szukasz. Uważasz, że ci brakuje na przykład do tego, żeby zrobić pierwszy krok. Nie chciałbym od razu nazywać tego jednoznacznie wymówką, bo nie zawsze tak jest, nie do końca tak jest. Czasem to nie jest wymówka, nie jest tylko wymówka. Może to być jakaś obawa. Gra ego, mała gra ego. Rozpoznaj to. Czym może być to pozostawienie za sobą ostatniego wrażenia starego boksa? Pamiętaj, nigdy nie będziesz do końca przygotowany. Rzeczywistość, życie, czy jak inaczej to nazwiesz, sytuacje, zawsze cię będą zaskakiwać, niezależnie od tego, jak długo byś się przygotowywał. A potem, jeśli przychodzisz i pytasz się kogoś, jak osiągnąłeś sukces, a on powie ci, nie wiem, jakoś tak wyszło. Nie kontrolowałem tego procesu. Nie da się go kontrolować. Po prostu musisz się uwolnić. I wierzyć, że będzie dobrze. I robić swoje. A nie tylko siedzieć i myśleć. Albo siedzieć i chcieć. Ja bym chciał coś zmienić. Ale tak naprawdę bardziej chcesz siedzieć w boksie, bo ci wygodniej, bo ci bezpiecznie, bo ci ciepło, niż wyściubić nas na zewnątrz. Trochę mrozu złapać. Świeżego powietrza. Świeżego spojrzenia. Spojrzeć. Z zewnątrz na tą taką sytuację. Nabrać dystansu do pewnych spraw. Po to masz ludzi dookoła siebie, są lustrami dla ciebie, żebyś się mógł w nich odbijać i mógł dostawać informacje o tym, czego sam nie widzisz, sama nie widzisz, nie rozumiesz. Nie chcesz widzieć. No, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Że cię wieczorną gadaniną nie zanudziłem, a jeśli cię uśpiłem, to dobrze. Śpij dobrze. Pozdrawiam. Słodkich snów kolorowych. A rano rozwiązanie przyjdzie samo. Ale przyjdzie.